Siemano, to nic, nic, 24 bity. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, w jaki sposób zrobić już takie katy do utworu. Tak więc ten odcinek jest swego rodzaju kontynuacją poprzedniego, więc jeśli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś poprzedniego, no to oczywiście cię do niego odsyłam. Link wyświetla się u góry. Należy pamiętać, że oczywiście katy i w ogóle cała DJ-ka jest oczywiście osobną sztuką, no i należy podchodzić do niej z szacunkiem. My natomiast tutaj skupimy się, jak zrobić scratchy do naszego utworu, jeśli nie jesteśmy profesjonalnymi DJ-ami, czyli możemy wspomagać się na przykład producencką edycją. Ale tyle są wstępu, zaczynajmy! Gdy robimy katy do naszego utworu, no to oczywiście musimy mieć pewien kierunek. I właśnie pod tym kątem wybieramy słowa, których użyjemy do katów. Tak więc może najpierw powiem tutaj o moim kierunku mojego utworu, tak aby dać jakiś punkt odniesienia. Ten utwór pomyślałem, że zatytułuję Gargantua i będzie on o tym, że jestem bardzo głodny życia, że bardzo chcę żyć i o tym, że po prostu chcę czerpać z życia jak najwięcej. No i gdy będziemy wybierać słowa do katów, do naszego utworu, no to musimy się w jakiś sposób kierować właśnie tą tematyką, tak aby te słowa były związane z naszym utworem. DJ-e często wybierają słowa do katów z utworów różnych innych wykonawców, albo wykorzystując a cappella z tych utworów, albo po prostu wykorzystując same te utwory. W moim jednak utworze ja nie będę tego robił, ja po prostu nagrałem sobie słowa swoje, które będę katował. Tak więc będę robił po prostu katy ze swoich słów. Tak więc nagrałem tutaj cztery takie wyrażenia, już w tempo utworu, na przykładzie których będziemy pracować. Posłuchajmy. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak hieny. No i też starałem się nagrać te zwroty w taki sposób, jakby brzmiały tak trochę w taki sposób katowy. Czyli nie tak do końca jak właśnie zwrotka, tylko bardziej jakoś tak, wiecie, tak aby się trochę od siebie różniły. Ale gdybyśmy brali te zwroty z innych utworów, no to oczywiście sposób działania jest analogiczny. Po prostu musimy na początku powstawiać te wszystkie wyrażenia w odpowiednie miejsca, tak aby były w tempo bitu. Czyli właśnie gdybyśmy mieli właśnie tutaj taki zwrot, no to musimy poszukać odpowiedniego miejsca. Jestem głodny życia. Tak aby właśnie weszło to w tempo bitu. Tak więc to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić z naszymi katami. Po prostu je poukładać w te miejsca, w które chcemy, aby weszły. Więc zdajmy sobie sprawę z tego, że gdy mamy już tak ułożone te nasze właśnie wokale, to jest to trochę tak, jakbyśmy właśnie zaskreczowali i puścili je z płyty, tak aby po prostu one normalnie zagrały. My tutaj oczywiście trochę to imitujemy, ponieważ no jednak zajmujemy się tutaj produkcją, a nie konkretnie DJingiem. Tak więc no tutaj po prostu sobie to wstawiliśmy. Ale musimy mieć świadomość, że normalnie tak by to było. Więc teraz przed każdym z tych zwrotów zrobilibyśmy jakiś scratch, jakieś zacięcie, tak aby właśnie no tutaj zastosować jakieś DJ-skie techniki, tak jakby właśnie to wchodziło prosto z płyty. No i tutaj oczywiście dobrze pracować zwrot po zwrocie, czyli zajmiemy się najpierw tą pierwszą częścią. Weźmy sobie ją, puśćmy. Jestem głodny życia. I teraz mamy do zrobienia dwie rzeczy. Po pierwsze możemy wstawić tutaj te pewne zacięcia tego głosu oraz go pociąć, a po drugie właśnie dodać jakiś scratch. Zajmiemy się najpierw tą pierwszą rzeczą, a więc sobie to trochę potniemy. Zobaczmy. Jakbyśmy na przykład tak dali. Jestem głodny życia. Jestem głodny życia. No i tutaj można jeszcze sobie może to pociąć tak, w taki sposób. O. Zaraz. Jestem głodny życia. Jestem głodny życia. Jestem głodny życia. Jestem głodny życia. Więc tutaj tak jakbyśmy puścili właśnie ten zwrot od razu, później go na chwilę zatrzymali, trochę puścili i znowu tam puścili dalej. No i tutaj, żeby brzmiało to bardziej realistycznie, no to weźmy tutaj, zróbmy Make Unique, tak abyśmy mogli w jakiś sposób edytować tę część niezależnie od reszty. I dajmy na przykład nieco niższą głośność i obniżmy trochę wysokość tego dźwięku. Zobaczmy. Jestem głodny życia. Czyli właśnie tak jakby tutaj płyta jeszcze nie była dobrze rozpędzona. Jestem głodny życia. Oczywiście możemy się pobawić w to, aby jeszcze bardziej to zimitować i żeby no tutaj zautomatyzować w jakiś sposób właśnie puszczenie tej płyty. Możemy skorzystać na przykład z Grossbeata albo również z innych wtyczek. Jednak myślę, że nie będziemy tutaj aż tak głęboko wchodzić, żeby tak bardzo realistycznie to robić. Myślę, że taki poziom szczegółowości na dziś wystarczy. No i teraz oczywiście przydałyby się scratcha. Oczywiście odpalam sobie Fruity Scratchera i mam go ustawionego na kontrolerze, tak samo jak właśnie w poprzednim odcinku. No i tutaj mam już załadowany ten zwrot głodny życia.
Jestem głodny życia. Jestem głodny życia. No i dałem po nim ostro działający kompresor, żeby właśnie te wszystkie ciche dźwięki, ciche niuanse były słyszalne. No i teraz sobie może trochę poskreczujmy i spróbujmy coś zaimprowizować tak, aby weszło na fajnie z tym katem. Ale zanim to zrobimy, zdajmy sobie sprawę z tego, gdzie potrzebujemy tych skreczy. Fajnie byłoby dać przed tym jestem. Jestem głodny. A później przed tym głodny. Jestem. Czyli skupmy się na razie na tym jestem. Więc dobrze po prostu mieć to na uwadze, że skupiamy się na konkretnej części. Więc na razie może nie słuchajmy tych katów, po prostu samego bitu i do niego coś poskreczujmy. I myślę, że tutaj w tym przypadku będzie lepiej nagrywać w Edisonie. Możemy oczywiście również nagrywać w playliście, tylko tutaj chcę nagrywać po prostu wiele prób, tutaj po prostu mieć zapętlony moment, więc trochę wygodniej będzie nagrywać w Edisonie, a jeśli chodzi o wstawienie dokładnie do tempa, no to i tak będziemy to wyrównywać, ponieważ no, profesjonalnym DJ-em nie jestem, więc będzie tutaj potrzebne dużo edycji, prawdopodobnie. On play, no i co? Dajemy. Więc skupiamy się na tym jestem, czyli właśnie ta pierwsza część. No i zobaczmy, czy coś z tego tutaj nam siądzie. I teraz chodzi o to, że musimy po prostu wybrać sobie jakiś scratch do tych naszych katów, tak aby właśnie fajnie to siadło. Głodny życia, gargantuiczny apetyt, chcę jeść do syta, a nie jak się. Tak więc teraz musimy sobie wybrać któryś ze skreczy, aby fajnie po prostu wszedł przed tym jestem. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt, chcę jeść do syta, a nie żyć jak jem. A te były całkiem. Więc wybieramy sobie na razie te, które są jakieś takie bardziej sensowne. No i zobaczmy teraz, jak te skrecze będą leżały właśnie przed tym zwrotem. Jestem głodny. Jestem głodny. Jestem głodny. Jestem głodny. Jestem głodny. Jestem głodny. Zobaczmy, jak by to szybciej dać. Głodny. Jestem głodny. Jestem głodny żyć. Jestem głodny żyć. Jestem głodny życia. Gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta. No coś czuję, że chyba ten najlepiej wejdzie. Jestem głodny. Jestem. Jestem głodny. Jestem głodny. Jestem. No i teraz musimy zrobić coś z tym głodnym, więc teraz sobie trochę poskreczujemy na głodny. Włączamy sobie skreczera, żeby widzieć, gdzie jesteśmy. Więc głodny jest tutaj prawdopodobnie. Jestem głodny życia! Jestem głodny życia! No i lecimy. No myślę, że wystarczy. Coś z tego chyba ugramy. No ten całkiem fajnie tutaj pasuje, myślę. Jestem głodny życia, gargantu i jestem głodny życia, jestem głodny. Może tylko dajmy go trochę ciszej. Jestem głodny, jestem głodny życia, gargantu i. No i teraz musimy skreczować gargantuiczny. Więc na skreczera załadujmy sobie nowy sample. Ten, który jest właśnie z gargantuicznym. No i co? No i lecimy ze skreczami. Edison, Edison.
coś się chyba wybierze. Mam nadzieję. Dobra, i znowu wybieramy. Jestem głodny życia, gargantu. Jestem głodny życia, gargantu. Jestem głodny życia, gargantu. A zobaczmy tak. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Zobaczmy tak. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę... Dla mnie spoko. Teraz może tutaj zobaczmy, czy to jakoś potniemy. Jestem głodny apetyt, chcę jeść do syta, 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 apetyt, chcę jeść do syta. No, spróbujmy może tak, więc najpierw zróbmy skrecze do chcę jeść do syta, czyli najpierw do chcę, a później do syta. Więc oczywiście sobie najpierw włączamy sample. Zobaczmy. Syta, chcę jeść do syta. Najpierw ch, będziemy tutaj. No i co, lecimy. Może coś tu będzie. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Etyt, chcę jeść etyt, chcę jeść do etyt, chcę etyt, chcę jeść etyt, chcę... Z tych chyba coś będzie. Etyt, chcę jeść etyt, 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 chcę jeść do... Zobaczmy. Pamiętajmy, że ten scratch przed cutem, no dobrze, żeby się kończył właśnie przed samym tym właśnie zwrotem, aby to brzmiało tak naturalnie, jakbyśmy scratchowali i puścili po prostu płytę. Gargantuiczny apetyt, chcę jeść do syta. Gargantuiczny apetyt, chcę jeść do... Gargantuiczny apetyt, chcę jeść do syta. Może być. No więc teraz syta. Gargantuiczny apetyt, chcę jeść do syta. Możemy jeszcze zobaczyć, czy właśnie bardziej to w tempo wyrównać. Gargantuiczny apetyt, chcę... Zobaczmy, że tamten jeszcze wejdzie w sumie. Gargantuiczny apetyt, chcę jeść. Gargantuiczny apetyt, chcę jeść. Gargantuiczny apetyt. A więc syta teraz. Chcę jeść do sy. Jest, mam tutaj sy. I bardzo fajnie się zawsze na sy skreczuje. No więc lecimy znów. I co, chwila prawdy jak zawsze. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak hien. Te szybkie zobaczmy jakieś, wydaje mi się, że może tam fajnie wejdą. Chcę jeść do syta, chcę jeść do syta, a nie żyć jak hien. O, 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 o. Chcę jeść do syta. O, te mi się podobają. Możemy oczywiście tempo ich nawet zmienić. Chcę jeść do syta, chcę jeść do syta, chcę jeść do syta, chcę jeść do syta, chcę jeść do syta. Zobacz, może tak. I tu może szybciej. No ciekawe, co z tego wyjdzie. Czy jeżeli pa. Syta, a może jakby... Syta, jeść do syta. No nie, to nie będzie leżało, a może tak? Jeść do syta, jeść do syta, jeść do syta. No i teraz właśnie... Syta, a nie żyć jak hien. Ostatni zwrot. Syta, a nie żyć jak... Syta, a nie żyć jak hien. Tu może po prostu to potnijmy trochę przed tym.
pyta, a nie żyć pyta, a nie pyta, a nie pyta, a nie żyć jak pyta. No i tutaj też zróbmy ten zabieg, czyli po prostu zmieńmy trochę brzmienie tego tutaj powtórzenia. Pyta, a nie żyć. Oj, coś nie poszło. No bo nie to pokrętło. Pyta, a nie żyć jak pyta, a nie żyć jak jem. Pyta, a nie żyć. No, czyli teraz będziemy mieli ładne skrecze na a nie żyć. No więc ładujemy, no i co? I skreczujemy. Coś chyba wykombinujemy z tego i coś chyba będzie trzeba tutaj posklejać, bo tak nie słyszałem jakiegoś takiego jednego wybitnego. Ty chcę jeść do syta, a nie żyć jak jem. O, no fajne są te takie brudasy. Brudne takie te fajne skrycze. A nie żyć, ty chcę jeść do syta, a ty chcę jeść do syta, a nie żyć. Chociaż może już tak zostawimy, zobaczmy jak to teraz brzmi w całości. Bo tak wydaje mi się, że... Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak jem. No, ale jara się fajnie nawet. Jestem głodny życia, gargantuiczny... Tutaj tylko bym poprawił. Jestem głodny życia, gargantu. Jestem głodny życia, gargantu. Jestem głodny życia, gargantuiczny. Jestem głodny życia. Ten gargantuiczny coś tak jest nie tak. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. No i teraz fajnie byłoby trochę zmiksować te wszystkie nasze skrecze, więc sobie może właśnie tutaj wrzućmy je na jedną ścieżkę. No i weźmy właśnie Scratch. Zostawmy już tę ścieżkę. No i wrzucamy teraz właśnie na Scratch. No i trochę je domiksujmy. Ale tak leciutko, żeby coś tam właśnie ten, czyli tu możemy już wyłączyć to. To też możemy wyłączyć. Edisona też. No i ja bym dał może właśnie trochę korekcji, żeby przede wszystkim uciąć tam niskie częstotliwości. Jestem głodny życia. No i może trochę przesteru dodajmy. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak jem. Dobra, teraz może trochę reverbu dodajmy do nich. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak jem. No i myślę, że fajnie byłoby je podzielić właśnie lewo-prawo, więc weźmy sobie na przykład właśnie pierwszy cut lewo, drugi prawo i zobaczmy właśnie, jak to nam wyjdzie. Czyli może weźmy to jakoś... jak to zrobić? Chyba najszybciej będzie automatyzacją po prostu. Więc sobie weźmy Create Automation Clip. No i co? I tak troszeczkę... Oho. Dobra, to tylko tutaj tego będziemy potrzebowali. Dobra. Więc dajmy go trochę, tak, trochę w lewo. Czy teraz w prawo będzie? To ja chcę w lewo. Jestem głodny. Nie, w prawo. Jestem głodny życia. Dobra. Teraz dajmy tu w prawo. Jestem głodny życia. Gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak hit. No. I dalej właśnie będzie w prawo. No, może być tak, nie musi być tak dokładnie. No to teraz musimy właśnie do tego skreczu, żeby też skrecze były podobnie, podobnie właśnie do tego. I to możemy sobie od razu wybrać tutaj link to controller i możemy wybrać właśnie ten cut panning, żeby też właśnie z niego korzystał i remove conflicts odznaczamy, żeby dalej właśnie grały te i cuty i skrecze. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt, chcę jeść do syta, a nie żyć jak jem. Tylko w sumie lepiej zrobić to osobno, ponieważ te skrecze również wcześniej wchodzą przed katami, więc może właśnie lepiej tak zróbmy. Czyli weźmy tutaj, skopiujmy nawet to na razie, tak jak jest. No tutaj tak. Dobra i zaraz tak wartości kopiujemy. Nie musimy wszystkich tak dokładnie, ale tak w miarę, żeby to było jakoś tam podobnie. No
i teraz po prostu zobaczmy, że o, musimy właśnie tutaj wcześniej już zacząć z tymi skreczami. I tak samo właśnie tutaj, jak wchodzą już te, no to o. Czyli tutaj ciągle prawo, prawo, prawo i tutaj już wchodzą te następne. I zobaczmy, jak to teraz zabrzmi. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak hien. No ciekawie. Jestem zadowolony. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak hien. Jestem głodny życia, gargantuiczny apetyt. Chcę jeść do syta, a nie żyć jak hien. No więc w ten sposób możemy sobie zrobić katy do naszego utworu. Pamiętajmy oczywiście, żeby wszystko było w tempo, więc tutaj oczywiście te wszystkie cięcia, które robiłem, robiłem tak, aby wszystko wyrównać do siatki. No i tak samo właśnie, aby te katy leżały też dobrze w tempo, żeby to no, brzmiało po prostu muzycznie, tak jak brzmieć powinno. No i oczywiście tutaj możemy sobie pozwolić na dużą dozę dowolności, dużą dozę kreatywności. No i naprawdę można, myślę, że dużo fajnych rzeczy zrobić. No i oczywiście my tutaj możemy się posiłkować różnymi technikami producenckimi. Jednak pamiętajmy o tym, że właśnie no, DJ-ka jest również konkretną sztuką. No i również warto być może zgłębić ten temat tak, aby mieć nieco większą świadomość właśnie o samych skreczach, o samych katach, aby właśnie też podchodzić do tej sztuki z należytym szacunkiem. No i co prawda oczywiście nie zrobiliśmy być może tych katów tak, jakby zrobili to jacyś mega DJ-e, ale myślę, że no takie katy raz na kiedyś, żeby sobie wrzucić do utworu i takie, żeby w miarę spoko brzmiały, no myślę, że możemy sobie to w ten sposób ogarnąć. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem ci nieco zgłębić tajniki robienia katów do utworów, nawet jeśli nie jesteśmy profesjonalnymi DJ-ami. No bo ostatecznie liczy się przede wszystkim to, jak to brzmi. Jeśli film się podobał, pamiętaj, łapa w górę, bij dzwona, subskrybuj. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Big up! Mówi do was Nitty Nit, 24 bity.